Kupuję sobie właśnie jakichś kolorów. U, tu coś się jeszcze czai. Tu się nic nie czai. Tu mamy trochę węgla. Węgiel się nam przyda, bo jesteśmy dzisiaj bitni. Mam plany, prędzej żelazo by mi się przydało, bo to się szybko kończy. Tego się zużywa w masowej ilości. I jest git. Kilka osób mi pisało, czy można mi jakoś pomóc finansowo. Wiem, że trochę zmieniłem temat, bo nagle o złoża gadałem, a tu nagle gadam o kasie. To jest dziwny temat, bo ludzie na YouTube jakoś boją się rozmawiać o pieniądzach, co jest naprawdę dziwne, bo każdy chce, potrzebuje i chce tą kasę, bo jednak bez kasy w Polsce nic nie zdziałamy, a pieniądze są potrzebne jednak do życia. Nie chodzi mi o jakieś głupie wydatki na chipsy, pierdoły i tak dalej, ale po prostu do życia, opłacić wszystkie rachunki i tak dalej. Dzieci jeszcze nie wiedzą o tym, ale przekonają się z biegiem lat, że jednak kasa jest przydatna i to naprawdę dużo kasy. Bo jednak 1000 zł w Polsce to jest tyle co nic. I pytaliście, jak można pomóc finansowo, czy gdzieś tu jakieś wsparcie, na przykład dla serwera, jeżeli opłacam. No ja mówię od razu, że nie opłacam serwera dla graczy. Gracze sami sobie opłacają. Także ja tylko pomagam administrować serwer, zarządzać nim. Ostatnio były jakieś problemy i pisałem tam do administracji CSRV, która się tym wszystkim zajmuje. Także problemy już są na razie rozwiązane. Gorzej jest z samym ustawieniem serwera. Później się wybierzemy tam jeszcze w tą jaskinię. I jakoś to sobie leci, ale taka pomoc dla mnie. Jeżeli chcecie mi pomóc, no to po prostu komentujcie filmy. Ale nie mówię też o sobie, mówię o wszystkich youtuberach, których tam subskrybujecie i oglądacie. Komentarze strasznie motywują do tego, żeby kręcić dalej, żeby jednak starać się robić ciekawe filmy. Wy podsyłacie czasami naprawdę... Kurwa, krzywe drzwi, krzywe nogi. Podsyłacie niekiedy czasami świetne pomysły, co zbudować, na przykład w samym Minecrafcie, albo co kręcić i jak kręcić. I to jest naprawdę taki... straszny kop do tego, aby jednak nagrywać więcej i więcej tych filmów, bo naprawdę czasami już się odechciewa tego robić. A chwila, czy ja to wrzuciłem? Ja to wrzuciłem do skrzyni na dół, cholera jasna. Dobra, to nic tam też wam pokażę. Motywuje to, żeby jednak kręcić dalej, żeby coś się z tym działo. Myślę, że na razie tyle starczy. I myślę, że powinno wystarczyć. Fuck. Cholera jasna. Nie to. Może to. Oby. To jest właśnie taki motywator do tego, żeby jednak kręcić i kręcić więcej dla was. Tak samo kręcić dla siebie, bo przy tym... Fuck. No i czemu to się nie robi tak, jak ja chcę? I trzeba potem też po książkę. To jest motywator. No i jeżeli się wam podobają te filmy, to klikajcie po prostu to fajne, czy nie fajne, czy lubię to, jak to się tam nazywa. Łapki góra, dół. Jeżeli film jest kiepski, no to po prostu dajcie łapkę w dół i powiedzcie, co było źle, co się wam nie podobało, a nie po prostu, jak chcę Minecrafta, daję łapkę w dół. No, dla mnie to jest totalna żenada i głupota, jeżeli ktoś daje taki komentarz. Ta skrzynia jest git. Daję taki komentarz, bo to po prostu taka demotywacja, ja chcę Minecrafta, no to nie przesadzajmy. Dobra, widzieliście jakiś zbiór? Ha. Aha, z koperem to nie działa? No pewnie, że nie, ale działa z szafirem. Powiedz, czy działa z szafirem. Działa z szafirem? Tak, i powstanie light blue brick. Świetnie. No to widzicie, co się zmieniło. Doszły mi nowe klocki. Doszło mi szkło. Kolorowanie szkła jest fajne. Szkoda, że właśnie rudy brązu nie można używać. O ja pierniczę. Ale doszły mi nowe płytki. Tiger's Eye. Brick Small Mosaic Power Stone. O to sobie chyba zrobię.
Ile ja mam w ogóle tego? 35 szafiru mam. Ja się po prostu muszę odchamić i zrobić sobie trochę. Oh, fuck. A tu jest cobblestone. No, oczywiście z cobblestone'a nie można zrobić. No, jakby inaczej. Wrzucimy tutaj połowę. Niech się przetapia. Tutaj wrzucimy drugą połowę albo jeszcze mniejszą. Niech się też przetapia i tutaj całą resztę. Niech się też przetapia. I stąd połowę też zabierzemy. Niech się przetapia w czterech piecach. Także jest git. Poczekamy chwilkę. Zaraz sobie zrobimy właśnie jeszcze nowe płytki. To nie są płytki naciskowe, jak tu nie mam. To są prawdopodobnie płytki chodnikowe, które mają wpłynąć na to, jak nasz Minecraft wygląda. Fajnie. No i to już mnie się to podoba, bo... O! Drzewa zaczęły rosnąć. Cześć, kaczucha. Cześć, kaczucha. Dobrze, bo drzewa mi się przydadzą. Trochę sobie tego tu posadziłem. No. Aha. A widzę, że zniknęło nagle. Czemu? A nic, trudno się mówić. Trzeba będzie zebrać nowe próbki. Próbki, próbówki. No nic, wszystko wam kiedyś zaprezentuję, Spam Harvest jakoś tak w miarę. Oczywiście to tam widzieliście, te płytki naciskowe i tak dalej, też jest Spam Harvest. I właśnie Spam Harvest tak rozbudowane, że po prostu aż strach do tego podejść, żeby to jednak wszystko powiedzieć, jak to działa i tak dalej, bo tego jest tak dużo, że po prostu człowiek wysiada, gdy ma o tym wszystkim mówić, a tu... To jest taki temat woda, po prostu o tym można gadać i gadać i gadać i gadać i gadać. Jak widzicie, ja tu gadam, tworzę już od dobrej chwili i mogę gadać dalej. Fuck, spieprzaj. W takim wypadku, tak? Jak to szło? Ja pierdzielę. Trochę tego syfu muszę tu wrzucić, bo zaczyna mi miejsca brakować, co mnie lekko denerwuje już. Książka mi się przyda. I mam nadzieję, że będzie na tej samej stronie. Aha, naokoło, dobra. To był mój błąd. Dobra, 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 to potrzebuję więcej kamienia. Kamień mi się przyda, bo płytki się szybko skończą i co zrobię, dwie, trzy, jak to będzie wyglądać, jak kicha. No i co ja tu zrobię? Ja tu nic jeszcze nie zrobię, no to prawie nic tu nie ma. No, szło mi po bardzo małej ilości tych płytek. A 24 sztuki, no to nie jest tak źle. Nie jest tak źle, to już można coś sobie tutaj wyłożyć. W ogóle jak to wygląda w ręce. Aha. Dobra. Nie zobaczymy, jak wygląda w ręce. Tutaj sobie nie chcę psuć chodniczka. Tu mam ładny, bo tu są stone'owy. Tutaj też mam ładny. Pójdziemy położyć na gravelu. O, widzicie. Ale czy jak położę tutaj, to... Tak myślałem, że już nie wyjdę, cholera jasna. Okej, okay, można zebrać, czy nie jest tak źle. Ale nie jest. No kurde, podoba mi się to. Dobre urozmaicenie do Minecrafta. Wydaje mi się, czy lekko przyspieszam na nich. A nie, wydaje mi się. I trzy, poszły wszystkie. Dobrze jest, to mi się podoba. A będę musiał przeglądać resztę wzorów, co tam jeszcze mamy. Książka do nogi. Zaraz pewnie będziecie chcieli zobaczyć, jak się taką daną książkę robi. Fajnie, bo że można to właśnie przesuwać, rozciągać i tak dalej. W recipe booku tego nie ma. I tego brakowało. Co my tu jeszcze mamy? Mini, Foursquare, Broken, Agat, Oszlak. O, widzicie. Mogę sobie jeszcze zrobić kolorowego cobblestone'a, jak będę sam potrzebował. Black wool, black wool, black wool. O, widzicie, czarną wełnę będzie można kolorować. O, jak fajnie.
Aha, i trzeba zebrać tin ore, żeby copper ore. To jest straszne. Tu można tyle rzeczy teraz narobić, że po prostu jak to widzę, to szczena opada. Standardowo macie coś takiego. Ja mam 1053 przepisy. To po prostu w pale się nie mieści, że może o tyle rzeczy zrobić, ale biały cobblestone mi się podoba. Trzeba ci obczaić, jak się go robi. Czemu on wygląda jak nie cobblestone, tylko jak przepalony tamten. Tu są same przepisy, to na razie sobie możemy pominąć. Coca beans. Aha, do klorowania desek. Jak widzicie, fajna sprawa. Kolorowe deski, dobra rzecz. To się przydaje. Aha, naga scale. Matko boska, ile tego tu jest? O! Właśnie. Crafting table. Ha. Wiem, że to jest rozbudowane, ale co to daje, to tak naprawdę nie wiem. Dobra, jedźmy od samego dołu. Tutaj mamy ekwiwalent exchange. I właśnie sobie przypomniałem, że mój kamień filozoficzny został w tamtym save'ie, który on pozwala właśnie na przenoszenie itemów tam i z powrotem. Ja już kiedyś pokazywałem na innym filmiku właśnie z prezentacji tego modułu, ale no, trudno się mówi, straciłem, zrobię nowy. Nie jest tak trudny do zrobienia, także wybiorę się na kamarnicę i się coś zrobi. No, głównym założeniem w tej grze moim jest właśnie zdobycie własnego królestwa i zdobycie później najlepszych itemów, jakie są tylko możliwe z Equivalent Exchange, jak się nie mylę. Chyba tak. Tylko czemu one nie są pokazane? Aha, dobra. Tu, tak? Nie. To jest przepalanie. Tak? Teraz wszystkie? He. Do dupy. Teraz wszystko. Dziwne. Dziwne to jest, bo nie umiem się obsługiwać tą książką do końca. Chcę wam pokazać właśnie, o której temy mi chodzi. Wiem, że jest to połączone z tymi czarnymi materiami przerobione na coś lepszego jeszcze. O, właśnie. No, kurde, przez końce kakać. O, dokładnie o to chodziło. Czerwona materia, przerobiona na coś jeszcze. Można przerobić z powrotem na czarną materię, ale to są najlepsze narzędzia, jakie tylko istnieją. I właśnie takich narzędzi będę potrzebował. Dopracznie wszystko na jednego hita i leci z taką prędkością wszystko, jak nie wiem. Rozgadałem się siedząc w książce chyba 10 minut. Nie zabijcie mnie za to, że będzie taki odcinek, gdzie ja siedzę tylko i patrzę w książkę i pokazuję co i jak. To może w nagrodę wybierzemy się do jakiejś kopalni teraz, co o tym sądzicie? Trochę itemu zostawię, zwłaszcza te diamenty. Diamenty mi się przydadzą na potem. Nie wiem na co, ale przydadzą mi się na potem. Na pewno przydadzą mi się do Equivalent Exchange. To jest raczej must tam. Jednak, żeby zrobić cały dobry armor, potrzeba około 150 diamentów. Tak myślę, o ile dobrze pamiętam. Także jest git. Trochę narzędzi. Gdzie ja narzędzie zostawiłem? To mi się przyda, to mi się przyda. I w zasadzie jeszcze miecz by się przydał. I możemy podjechać sobie z powrotem do kopalni. W zasadzie do którejś kopalni. Aha, tam miałem się wybrać, ale tam kurde musiałem z buta iść. Tak jak muszę iść z buta tutaj. Z tego co pamiętam, tutaj było dosyć ciekawie. Co mi tych drzew nagle tu tyle narosło? Nie pamiętam, żebym tu tyle drzew miał. Dobra, na razie nic nie zbieram, bo już miałem ochotę to pacnąć. Także jest git. O, zaczyna mi coś dziwnie Minecraft chodzić. Ta. No będzie kolorowo, widzę. Ładna dyskoteka się to szykuje.
Wziąłem jakieś bloki, to pewnie wziąłem sobie ze sobą żelaza, no to ta, pewnie zginę, to tylko kurde żelazo stracę. No co mnie tam? O Jezus, jak kolorowo. Oho, zaczyna się ładować coś. Się tu za dużo załaduje, to to będzie dopiero kicha. Holy crap! Oh no! To był chyba creeper na światło. Dobra. Ha! O tym to tu nie wiedziałem. Ale dobra, przyda się, nie powiem. Tutaj sobie rozświetlę. O, tu coś jeszcze jest. Tu mamy grzyb. Grzyb, który jest całkowicie mi nieprzydatny. Ja tylko mam nadzieję, że dźwięk mi się tu nie spartoli podczas nagrywania tego, bo chyba się załamie. Znaczy z Call of Duty, które nagrywałem ostatnio z Huśkiem. Gdzie było tylko godzina nagrania, miałem przesunięcie około 20 sekund na całym filmie. To nie wydaje się dużo, ale gdy masz pociąć film na około 40 części i przesłuchać całe godzinne nagranie i schodzi ci mniej więcej z 3 godziny na tym, to gdzieś ci się dźwięk rozjechał o sekundę i zaczyna to brzmieć jakby, kurde, było coś nie halo i ktoś był lekko upośledzony, no to wtedy już to nie jest takie zabawne i mam nadzieję, że to mi się teraz tutaj nie podziało, bo chyba się całkiem załamie. Także myślę, że za chwilkę sobie zrobię jakąś małą przerwę, zanim się wybiorę do tego kanionu tam. Po prostu, żeby mój komputer mógł sobie chwilkę odpocząć, zresetuję sobie frapsa przy okazji i będę po prostu nagrywał dalej. Także bierzemy węgiel do końca. I myślę, że możemy zakończyć w tym miejscu. Także do zobaczenia za chwilkę. Ja idę sobie zrobić herbatkę i zaraz się widzimy. Hej!